Szanowni Państwo, gmina Starowice od 3 lat realizuje program Starowickie Podwórka. Program, który skierowany jest do wspólnot mieszkaniowych działających na terenie naszego miasta. Program, który umożliwia realizowanie wspólnych mikroinwestycji przez gminę i wspólnoty mieszkaniowe na terenach, które należą do gminy Starowice, a leżą w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnot mieszkaniowych. Wspólnota mieszkaniowa przy ulicy Konstytucji 3 maja 31 zgłosiła do programu Starowickie Podwórka budowę drogi wewnętrznej, która leży na terenach gminy, a w bezpośrednim sąsiedztwie wspólnoty. To zadanie zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców, ponieważ 11 tysięcy złotych to był wkład własny wspólnoty mieszkaniowej, który pochodzi z funduszu remontowego, natomiast cała reszta do kwoty 43 tysięcy złotych pochodziła ze środków własnych gminy Starachowice. Mieszkańcy mogą korzystać z tej inwestycji. Obok mamy zadanie zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego, więc ta współpraca pomiędzy mieszkańcami a gminą naprawdę się opłaca, ponieważ w tym programie mamy już zgłoszonych w sumie 22 wnioski, które albo są zrealizowane, albo są w trakcie realizacji. Wszystkim wnioskodawcom w tym miejscu serdecznie dziękuję. Także nie mamy teraz kałuż, woda ma odpływ, nie cieknie nam do piwnic, zabezpieczone jest, także jesteśmy z tego bardzo, bardzo zadowoleni. Czekaliśmy na to sporo czasu i teraz sądzę, że będzie w porządku. Jeśli chodzi o tą wspólnotę, zmobilizowali się mieszkańcy dzięki wcześniejszemu wnioskowi do budżetu obywatelskiego, który został tutaj zakończony w tym miejscu, w którym stoimy. Nawiązaliśmy się do nawierzchni drogi dojazdowej, która została uprzednio wykonana i dzięki temu mamy to, co widać, czyli tą drogę, tak jak pan Henryk powiedział, zabezpieczyło nam to również podciekanie wody do piwnicy, stan techniczny budynku się poprawił, no i codzienne życie mieszkańców również lepszy komfort mogą odczuwać. Dziękuję.